dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam was na temat, który widzicie już w tytule filmu, czyli porozmawiamy sobie o tym, jak zadbać o nasze usta w okresie zimowym, ale myślę, że ten film równie dobrze sprawdzi się w każdym innym okresie w roku, bo o usta trzeba dbać w odpowiedni sposób, jak również w związku z tym, że nosimy maseczki, zdradzę wam kilka takich moich trików, jak właśnie w odpowiedni sposób dbać o usta. Zacznijmy może od tego, że skóra na ustach jest zdecydowanie cieńsza i delikatniejsza niż w przypadku całej twarzy. Nie ma tutaj również gruczołów potowych i występuje niewielka, dosłownie niewielka ilość gruczołów łojowych. To, co jest również bardzo ważne, jeśli chodzi o skórę wokół naszych ust i na naszych ustach, nie ma tutaj też odpowiedniej warstwy ochrony. W związku z czym o skórę na ustach trzeba w odpowiedni sposób dbać. Na to, jak nasza skóra na ustach będzie wyglądała, jak będą wyglądały nasze usta, wpływa wiele czynników. Jednym z takich czynników są oczywiście warunki atmosferyczne i na pewno większość z was zauważyła, że właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, a zwłaszcza zimowym, nasze usta znacznie częściej są przesuszone, ulegają pękaniu, mogą być nawet zaczerwienione, podrażnione, spuchnięte, może pojawić się jakieś niewielkie krwawienie. To jest oczywiście związane z warunkami atmosferycznymi, ale też po części z tym, co my robimy. Czyli na przykład, kiedy czujemy, że usta są suche, może się pojawić taki nawyk, że automatycznie zaczynamy je oblizywać. A to jest z drugiej strony zgubne dla naszych ust i niekorzystne dla skóry na naszych ustach. Bardzo często też stan naszych ust pokazuje braki jakichś witamin, odpowiednich witamin w naszej diecie. Dieta może być nieodpowiednia, ale na przykład zdradza też to, że palimy papierosy i skóra wtedy jest zdecydowanie bardziej przesuszona. No dobrze. Co więc robić i jak dbać o te nasze usta, żeby wyglądały dobrze, żeby były nawilżone, odpowiednio chronione, no i przede wszystkim wyglądały pięknie. Musicie pamiętać o tym, że mamy takie trzy filary, tak naprawdę ważne filary dbania pielęgnacyjne, dbania o skórę na naszych ustach, o nasze usta. Pierwszy z nich to jest regularne złuszczanie, czyli wykonywanie peelingów minimum raz w tygodniu, dwa razy, najlepiej dwa razy w tygodniu. Takie regularne peelingi sprawiają, że pozbywamy się tych tak zwanych suchych skórek, które pojawiają się w okolicy naszych ust, ale później, jeśli zaaplikujemy odpowiednie preparaty, wzmacniamy też ich działanie i odżywiamy, regenerujemy, wpływamy na to, że nasza skóra na ustach będzie wyglądała dobrze. Więc to regularne złuszczanie jest bardzo ważne w pielęgnacji ust. Też jaki zastosujecie tutaj preparat, już zależy od was, zaraz do tego przejdziemy i polecę wam takie moje sprawdzone. Natomiast ja polecam stosowanie właśnie odpowiednich preparatów, a nie różnego rodzaju gadżetów albo też urządzeń czy akcesoriów, jak na przykład szczoteczka do zębów. Bardzo często się z tym spotykam, że gdzieś tam mi piszecie w jakichś wiadomościach prywatnych, że szorujecie sobie szczoteczką do zębów właśnie okolice ust, a słuchajcie, to nie jest dobre. To może się wydawać, że jest taki dobry zabieg, bo robimy sobie peeling i przez to też złuszczamy te skórki, które te suche skórki, które się pojawiają, ale słuchajcie, szczoteczka do zębów działa zbyt agresywnie na skórę naszych ust. Tak jak już wspomniałam wam wcześniej, nie ma tutaj też warstwy ochronnej, takiej warstwy, która występuje na skórze naszej twarzy. Szczoteczka ma zdecydowanie za mocne to włosie, może podrażnić usta, może spowodować, że zwiększy się ukrwienie. Przy ustach, które już mają bardzo suche skórki, może takie właśnie suchą skórę tutaj w okolicy, może pojawić się krwawienie, więc ja absolutnie odradzam wam stosowanie szczoteczki. Do tego mamy fajne preparaty, albo też możemy zastosować
takie domowe sposoby, o których też zaraz Wam powiem. No ale dobrze, skupmy się jeszcze na tych trzech filarach, jeśli chodzi o pielęgnację skóry ust. Drugim takim ważnym filarem jest nawilżanie. Nawilżanie nie tylko ust, nie tylko dbanie o to nawilżenie od zewnątrz, ale również nawilżanie naszego organizmu. I jeżeli będziemy pić odpowiednią ilość płynów, wody, wpływać na to, żeby nasz organizm był dobrze nawilżony, to nam się również odwdzięczy w przypadku właśnie skóry wokół ust i na ustach. To jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście przy tym nawilżaniu też duży wpływ mają różnego rodzaju preparaty i substancje, które się w nich znajdują, ale też słuchajcie, zwróćcie uwagę na to, by pomieszczenie, w którym się znajdujecie, w którym przebywacie, spędzacie czas, a ostatnio, jak wiecie, jest to najczęściej nasz dom, nasze mieszkanie, żeby było dobrze nawilżone. Więc zainwestujcie mimo wszystko w jakiś dobry nawilżacz powietrza, coś, co będzie sprawiało, że to powietrze nie będzie takie suche przez włączone kaloryfery, przez to, że sobie nagrzewamy te pomieszczenia, w których przebywamy, nasze mieszkanie, dom. Nawilżanie powietrza, wietrzenie też, wietrzenie pomieszczeń, w których się znajdujemy. To też jest bardzo ważna sprawa. I zobaczycie, że odwdzięczą Wam się nie tylko Wasze usta, ale również Wasza skóra. No i trzeci taki ważny filar, o którym również musimy tutaj wspomnieć w przypadku pielęgnacji skóry ust, to jest ochrona. Ochrona naszych ust przed działaniem różnego rodzaju czynników zewnętrznych, czynników atmosferycznych i nie tylko, ale również przed promieniowaniem. I to jest coś, na co myślę, że mało z Was zwraca jeszcze uwagę, a powinno się o tym głośno mówić. Ochrona przed promieniowaniem. Mówimy dużo o stosowaniu filtrów na skórę twarzy. Coraz częściej wspominamy o tym, żeby stosować filtry również na nasze dłonie, ale niestety zapominamy o tym, żeby stosować filtry na okolice naszych ust, na nasze usta. A to jest bardzo, jeszcze raz powtarzam, bardzo ważna sprawa. No dobrze, moi drodzy, to teraz tak szybciutko omówmy sobie te filary, o których Wam powiedziałam. Czyli zaczynamy od złuszczania. I wspomniałam Wam już o tym, że polecę Wam kilka takich moich sposobów, dobrych sposobów na to, żeby regularnie złuszczać ten martwy naskórek, żeby złuszczać nasze usta, złuszczać skórę na naszych ustach, żeby te usta były jędrne, ale też później preparaty, które na nie nałożymy, fajnie wnikały, odżywiały i regenerowały nasze usta. Ja swego czasu, kiedyś, używałam takie peelingi do stosowania właśnie na usta, które były generalnie na bazie cukru w słoiczkach. Też bardzo popularny kiedyś był peeling Lasha. Pewnie część z Was o tym pamięta, ale był on trudno dostępny w Polsce. Później zaczęły się pojawiać tego typu peelingi w różnych markach kosmetycznych, na przykład marka Mokosz też posiada taki peeling, czyli mamy preparat w takim maleńkim słoiczku, który jest na bazie cukru i jakichś tam jeszcze dodatków. Ale taki preparat możecie zrobić również bardzo dobrze w domu, taki peeling. Wystarczy, że zastosujecie na przykład cukier trzcinowy i dodacie do tego kilka kropli oliwy z oliwek. I macie domowy peeling. Najtańszy i w sumie najwygodniejszy, jeśli chodzi o tego typu preparat. Ale ja przyznam Wam się bez bicia, ja nie znoszę tego typu preparatów. Nie lubię takich peelingów cukrowych. A wiecie dlaczego? Bo mnie totalnie irytuje to, że ten cukier, jak jest tam na przykład w łazience, wszędzie mi gdzieś rozpryskuje. Ja po prostu tego nie lubię. No bo trzeba sobie taki cukier nałożyć na paluszek, wysmarować sobie tutaj te usta, no i automatycznie on gdzieś tam nam będzie pryskał, więc później trzeba to zmyć. Ten cukier, który się rozpuszcza, gdzieś tam te olejki czy oliwa, które też nam brudzą miejsce, w którym wykonujemy taki zabieg. No, ja Wam powiem, ja jestem taką osobą, która jest wygodna i też nieco pedantyczna pod tym względem, dlatego tego typu peelingów nie lubię, ale
mogę Wam polecić coś innego, co też stosuję od kilku lat, a są to takie pomadki z peelingiem. I one u mnie najlepiej się sprawdzają. Kilka lat temu odkryłam pomadkę od marki Sylveco. Jest to odżywcza pomadka z peelingiem. I dla mnie ta pomadka jest po prostu genialna. Po pierwsze dlatego, że nie kosztuje dużo, a po drugie ma tutaj ma bardzo dobry skład. I tutaj mamy takie drobinki ścierające, dosyć duże, które nigdzie nie będą nam odpryskiwać. Taką pomadką robicie sobie, przejeżdżacie sobie po ustach, potem delikatnie jeszcze paluszkiem możecie pomasować i efekt jest wow. W zeszłym roku marka Sephora przysłała mi paczkę PR-ową, w której znalazłam między innymi też taką pomadkę. To też jest pomadka z peelingiem, waniliowa, która rzeczywiście pachnie bardzo ładnie, pachnie wanilią i o ile się nie mylę, jest jeszcze dostępna inna wersja zapachowa, ale ta pomadka jest już oczywiście droższa, bo ona kosztuje coś około 20 zł albo nawet więcej, natomiast jest duża różnica pomiędzy, już nawet nie chodzi o cenę, pomiędzy jedną i drugą. Ta ma zdecydowanie większe te drobinki, przez co też lepiej wykonuje złuszczanie. Ta pomadka jest bardziej kremowa i te drobinki są delikatniejsze, przez co też to złuszczanie jest też właśnie lżejsze, takie delikatniejsze. I mogłabym powiedzieć, że taką pomadkę można stosować tym maksymalnie 2 razy w tygodniu, a tę pomadkę z peelingiem od Sephory można by było nawet stosować codziennie. Chociaż ja uważam, że taki peeling dla skóry ust codzienny też nie do końca jest dobry. Co za dużo, to niezdrowo. Tutaj też jest różnica w opakowaniach, bo jeśli chodzi o Sylveco, mamy opakowanie plastikowe. Tutaj w przypadku Sephory mamy opakowanie z takiego kartonika. Składowo obydwie wyglądają bardzo dobrze, no ale oczywiście decyzja jest już wasza. Czy lepiej postawić na taką pomadkę, która jest tańsza i ma nieco inną formułę, bardziej taką złuszczającą, te drobinki są większe, niż na taką, czy na taką pomadkę, która jest bardziej kremowa, te drobinki są mniejsze, no ale też jest droższe. No dobra, co robimy dalej, kiedy już mamy zrobiony peeling ust? Ja polecam Wam zastosowanie bardzo dobrego w składzie masełka lub też pomadki ochronnej. Możecie oczywiście zastosować różnego rodzaju maski na okolice ust, na usta. Ale z własnego doświadczenia powiem Wam, że takie maski to jest taki dodatkowy wydatek. Jeśli możecie sobie na niego pozwolić, to jak najbardziej. Ale tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to będzie w nazwie maska, czy to będzie masełko, balsam czy pomadka. Liczy się tak naprawdę skład i konsystencja. Ja przez wiele lat stosowałam takie masełko od marki Nuxe. Masełko na bazie miodu, bardzo fajne, gęste. Lubiłam do niego wracać, ale to też jest dosyć drogi produkt, chociaż trzeba powiedzieć, że jest on bardzo wydajny, ma dosyć dużą pojemność. Ale jakiś czas temu odkryłam coś, co zdecydowanie bardziej pokochałam od masełka Nuxe i powiem Wam, że w tym roku nie wróciłam do tego masła w okresie zimowym, a pozostałam przy Evolve Organic Beauty. To jest też właśnie taka kuracja, jak tutaj jest napisane, lip treatment do każdego typu skóry, która jest na bazie kakao, pomarańczy i bardzo fajnych składników naturalnych. Ale najważniejsze w tym preparacie jest to, jak działa. Zacznijmy może od konsystencji, którą ma dosyć zbitą, gęstą i to rzeczywiście jest takie masełko, które trzeba sobie tak jakąś łopatką albo czymś wyciągnąć, wyskrobać tutaj ze środka, ale podczas nakładania go na usta, on się zmienia, to masełko zmienia się w taki, ja bym powiedziała, olejek. I to, jak pięknie regeneruje usta, jak je odżywia, wzmacnia, nawilża, coś wspaniałego. Powiecie, ok, drogi produkt, bo do najtańszych on nie należy, jeśli chodzi o pielęgnację skóry ust. Ale moi drodzy, mamy tutaj ogromną pojemność. Mamy tutaj, już Wam mówię,
30 ml. 30 ml, więc słuchajcie, oprócz tego, że jest zbita konsystencja, której naprawdę niewiele potrzeba, żeby nałożyć na okolice ust, to mamy jeszcze właśnie ten szklany słoiczek i 30 ml i gwarantuję Wam, że ten preparat starczy Wam na minimum rok. Więc jest to całkiem dobra inwestycja. Skład rewelacja, działanie świetne. Też pachnie tak delikatnie właśnie pomarańczowo, bardzo przyjemnie, absolutnie nie podrażnia skóry wokół ust i właśnie rewelacyjnie sprawdza się jako taka maska odżywcza, nawilżająca, regenerująca po wykonanym peelingu. Ja też proponuję Wam robienie sobie takiego peelingu wieczornej pielęgnacji, na zakończenie wieczornej pielęgnacji i nałożenie grubszej warstwy preparatu ochronnego na usta. Preparatu nawilżającego, odżywczego, regenerującego, jak na przykład takie masło, właśnie na usta, idziecie spać, rano się budzicie i usta są w cudownej kondycji. Skóra Waszych ust jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Gorąco Wam polecam. Jeśli szukacie czegoś innego, być może tańszego, to też moje ostatnie odkrycie to jest marka Inimini. Pewnie część z Was kojarzy tą markę. Bardzo dobry skład i to jest też taki ochronny balsam do ust. On już ma nieco inną konsystencję, też powiedziałabym takiego bardziej tłustego masełka. Bardzo dobry skład, trzeba go sobie tutaj tak delikatnie wyciągnąć, wymasować z tego opakowania i nakładamy go na usta, też działa fantastycznie, słuchajcie, naprawdę bardzo fajnie odżywia, wzmacnia, chociaż zapach tego produktu już nie jest tak piękny jak w przypadku Evolve Organic Beauty. Mamy też zupełnie inne opakowanie i to jest takie opakowanie, które bardzo fajnie sprawdzi nam się na przykład w torebce albo kiedy gdzieś wyjeżdżamy. Potrzebujemy zabrać ze sobą dobry balsam, masełko nawilżające, odżywcze, to wtedy warto wrzucić coś takiego do torebki, do kosmetyczki, mieć to przy sobie. Tutaj mamy już 12 gramów. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym również polecić Wam jeden produkt, który też w sumie odkryłam jakiś czas temu. Będzie to dermokosmetyk, ale uwaga, on ma w składzie aż 99% substancji pochodzenia naturalnego i jest to marka SVR. Jest to produkt, który nazywa się Cicavite Plus do ust. Balsam, taki SOS do ust. Bardzo fajna konsystencja, mamy tutaj co prawda 10 gramów i też bardzo przyjemny aplikator, tubkę wyciskamy, smarujemy. Dlaczego polecam Wam ten kosmetyk? Bo oprócz tego, że ma bardzo dobry skład i ciekawe substancje aktywne, które się w nim znajdują, to ten produkt będzie też działał na naturalny mikrobiom, który również mamy tutaj na ustach, ale będzie też niesamowicie przyjemnie koił. W momencie, kiedy Wasze usta są podrażnione, zaczerwienione, mogą Was szczypać, mogą być popękane, ten kosmetyk fantastycznie się sprawdza. To nie, moim zdaniem nie jest to preparat do stosowania codziennego, ale właśnie taki SOS, taki ratunek, kuracja, którą możecie zastosować na okolice Waszych ust. Tak jak powiedziałam, jest to dermokosmetyk, więc też nie będzie on należał do najtańszych, mimo tego jest godny zaufania i godny polecenia. Jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby wśród marek dermokosmetyków pojawił się tak dobry preparat do stosowania w okolice ust. Gwarantuję Wam, że to, co dzieje się po zastosowaniu tego kosmetyku, jest po prostu wow. Ale tak jak mówię, to jest kuracja. To jest coś, co będzie ratować Wasze usta, ale niekoniecznie moim zdaniem nadaje się do codziennej pielęgnacji. W codziennej pielęgnacji polecam Wam stosowanie pomadek ochronnych. I najlepiej by było, gdyby to były jeszcze takie pomadki ochronne, które mają filtr. W następnym filmie opowiem Wam o... Zaproponuję Wam kilka takich fajnych pomadek, które możecie stosować codziennie. I warto w okresie zimowym stosować tego typu pomadki w momencie, kiedy chcecie nałożyć jakąś kolorową pomadkę na Wasze usta. Wychodzicie z domu, zakładacie maseczkę,
siedzicie gdzieś poza domem przez dłuższy czas, albo też macie suche powietrze w domu. Nie zapominajcie o tym, żeby te usta nawilżać, żeby je wzmacniać, regenerować, odżywiać, żeby robić to regularne złuszczanie, żeby nawilżać wasz organizm, nawilżać powietrze w pomieszczeniu, w którym się znajdujecie, wietrzyć to pomieszczenie, ale też stosować takie kosmetyki ochronne, pielęgnacyjne, które będą miały emolienty, kwas hialuronowy, różnego rodzaju masła, olejki, witaminy wzmacniające właśnie okolice ust, jak również samą skórę na ustach. No i też zwróćcie uwagę na to, jak wygląda wasza dieta w okresie zimowym. Czy nie brakuje wam jakichś witamin? Może warto postawić na jakieś suplementy? Warto wprowadzić większą ilość wody, pić większą ilość wody lub też przyjmować inne napoje, postawić na owoce, warzywa, bo to wszystko będzie wpływało nie tylko na skórę waszej twarzy, czy skórę na waszym ciele, ale również na wasze usta. Troszkę się dzisiaj rozgadałam, temat ważny i mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, jak zadbać o okolice ust. Czyli jakie preparaty stosować, ale jakie też kroki wykonywać w tym kierunku, żeby te usta były w dobrej kondycji, żeby skóra była w dobrej kondycji. Tak jak powiedziałam, w następnym filmie polecę wam fajne, tanie, o dobrych składach pomadki ochronne, które warto mieć codziennie gdzieś tam przy sobie. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!